szczęśliwą, przegraną z Hiszpanią, czy trener Uczulów na to, żeby szybko zapomnieć, bo jest kolejny mecz bardzo ważny do rozegrania. Na pewno było się trochę zawiedzione, ponieważ mecz bardzo wyrównany, nasze PTT bardzo łatwe, no ale trzeba było też szybko zapomnieć. Przeciwko to linią, dzisiaj był bardzo ważny mecz, kluczowy mecz o wyjście z grupy, także ten plan został spełniony i teraz będziemy się przygotować do kolejnego meczu. Chyba dla bramkarki takie wygląda jak Angola nie jest wygodne, bo to są bardzo dynamiczne zawodniczki z silnym rzutem, no i pokazały to kilkakrotnie, że też dzisiaj miałeś dużo roboty. No faktycznie, dysponowano mamy bardzo silnym rzutem z drugiej linii, ale udało się zatrzymać, no ja kolejny bardzo fajny mecz zagrała, także myślę, że bramki wyglądały w porządku. Ania Wysokińska jeszcze jako baranowska gdzieś pod swoimi skrzydłami dorastała w Lublinie. Jeśli jesteś dumna, że z nią możesz tworzyć duet reprezentacyjnych bramkarek na prestiżowych mistrzostwach świata? Rzeczywiście, my dużo czasu spędziliśmy razem na treningach. Ania zrobiła ogromny krok do przodu, zresztą to widać wszystko tutaj falą. Oby wytrzymała tą formę na długo, to dobrze rokuje na przyszłość. Dziękujemy ślicznie za rozmowę i życzymy powodzenia w meczu z Argentyną. I dziękuję.